A witam, witam się moi drodzy dzisiaj przy słonecznikach i chcę wam pokazać fajnego, dużego słonecznika. Tutaj na razie zaczynam od mniejszych, jak to się mówi, takie piękne te słoneczka. No i już wam moi drodzy pokazuję, jaki tu jest ciekawy słonecznik. Przede wszystkim ma bardzo tutaj grubą tą łodygę. I on się tutaj rozgałęzia na kilka kilkanaście fajnych słoneczników. Mniej więcej takiej wielkości. Niektóre już wywiązały nawet ziarenka. Zobaczcie. Silny, bardzo wysoki słonecznik. I zobaczcie, ile on tu ma tych odnóg. Mam nadzieję, że wy to lepiej widzicie ode mnie. I zobaczcie, ja muszę się cofnąć i coraz wyżej na tego słonecznika. I zobaczcie, wysoki okrutnie, ile on tych tutaj ma bocznych. O, też to szok. I tam już wysoko widać się ten, zawiązały już ziarenka, już przykwitły słoneczniki. Raczej jest to słonecznik z ozdobnych, oczywiście samo siejka. Oczywiście ten obok, którego widać, palcem pokazuję, może to nieładnie, też ma takie jak drzewo od nogi. Jejciu, jakie to jest wysokie. Normalnie szukam jeszcze raz, bo przypadkiem coś nacisnęłam. Nie widzę nic kompletnie pod słońcem. Mam nadzieję, że wy to lepiej widzicie, ile on ma też zawiązanych takich słoneczników. Może ja się cofnę trochę. Tutaj jest mniejszy, ale w ogóle w tym roku te słoneczniki, to one tak pięknie się rozrosły, że tych odnóg mają tyle. O, piękne. No masa. Masa tych odnóg. Ten akurat nie jest taki wysoki. Tamten jest taki strasznie wysoki. No i tutaj też taki piękny egzemplarz słonecznika. Zobaczcie, ile on ma tych odnóg słoneczników. Masę. Normalnie tutaj z pewnego momentu one się takie drzewiaste porobiły. O. Ile tak tych odnóg ten słonecznik ma. No i wysoki oczywiście jest. Obok również takie drzewo słonecznikowe normalnie. Tutaj też tyle odnóg. Tutaj widzę, jest jeden taki ten zdublowany. I do góry. Oczywiście zapylacze są. Ten obok silny taki. Jaki on jest strasznie, powiem wam, wysoki. To jest szok. Ten już taka z tych rozgałęzień tyle nie ma. Ale jaka to jest ten? Jaka to jest łodyga, zobaczcie. Normalnie, prawie dłonią nie obejmuje. Normalnie pieniak u jakiegoś drzewa. Po prostu. I on jest taki wysoki. Wysoki. Och, jejciu, zobaczcie. Tamten też tutaj. Kolejny, jaki wysoki. Normalnie, ja nie wiem, ile on ma. 3 metry. 3,5 metra wysokości ten słonecznik. Obok drugi też wysoki jak normalnie drzewa. No i tutaj dalej kolejny też pięknie wysoki. Aż dobrze głowę zdzierać, telefon wysoko podnosić, też fajnie to wygląda. Małe
słoneczka. Tu. O, kolejne. Też taki rozgałęziony. Bardzo, bardzo. Słonecznik. Tutaj jest jakiś, widać też maluszek. Czekajcie, jakoś tam dojdziemy do niego. O, o, o. Mniejszy, ale też taki. On się tutaj trochę obalił, ale też taki rozgałęziony. Ja muszę patrzeć, żeby tu jakaś pszczoła nie siedziała, powiem nie, czy jakiś czmiel, żeby mnie nie ugryzło po prostu. Zobaczcie. Normalnie gałęziasty. Ten też podobnie. Może nie jest aż tak mocno, ale wszystkie takie rozgałęzione. Tutaj mam takiego jeszcze egzemplarza, który od samego dołu, można powiedzieć, jest takim drzewkiem. O, zobaczcie, może z tej strony wam pokażę, wejdę. Oj, oj, oj. Taki. O, normalnie od samego dołu widać, że ono ma te łodygi. Powypuszczał. On dopiero zaczyna fajnie kwitnąć. No, kwiaty nie są za duże, ale piękne. Piękne. Słoneczko. Dalsze pewnie lepiej widać, jak ten krzak wygląda. Normalnie drzewo. Drzewo słonecznikowe. Zobaczcie. No, nawet jest taki dosyć wysoki. A tu na tym widzę. Mam nadzieję, że wy będziecie widzieć lepiej ode mnie. Widzicie, też taki z tego przyklejony, zdublowany, dupka do dupki. Ja to mówię, też wysokie. Fajne. Te słoneczniki porosły.